Cześć. Mam nadzieję, że minął wam ten dzień w miarę dobrze. Możesz mi powiedzieć teraz, czy ci minął. W sumie cię nie słyszę, więc mam nadzieję, że dobrze. Przejdę do po prostu filmików teraz na szybko i zaczynam vloga. Więc to będzie teraz takie ładne tutaj przejście w miarę wolne, ale takie, jakie po prostu potrafię zrobić. Więc zaczynamy. To było dziwne przejście, jeszcze raz spróbuję. Bez ruszania ręką. Więc idziemy teraz pierwszy raz z pupsikiem praktycznie na pole, w sumie pierwszy, to jest chyba pierwszy jego raz, gdy jest tak całkowicie naprawdę na polu po prostu, więc mam nadzieję, że on będzie enjoy this time, no nie, zobaczymy, może będzie mu się podobało w sklepie, bo idziemy do sklepu, niestety, nie wiem, wypuść go w sumie tutaj na chwilę. Ej, podoba mu się chyba. Maluszek. Dobra, chodź. Idziemy. Żeby za długo na trawce nie był. Zaraz będziemy jeszcze przy fontannie, która jest w tamtym miejscu. Tam. No więc zobaczysz sobie kolejną rzecz. On już widział tyle rzeczy w swoim życiu, będąc takim małym. Już widział chociażby śnieg. Widział ciepło. Właśnie jest ciepło. Jezu, co ja w ogóle mówię? Nie wiem, ale dobra, tu jest w każdym razie fontanna. Halo, vlogasek. Dawaj go tutaj. Nie, już, Słodziak! Ale się trzęsie, on się boi. Dobra, weź go stąd. Chodź do mnie, malutku. Taki malutki, tak się boisz. Ojejku. Malutki. Przecież cię nie oddamy. Mam moją krusiunkę teraz na rękach, malutką owieczkę i chyba chce mi gryźć słuchawki. Takie mam wrażenie, albo się przytulać, nie wiem. Co on robi? Ale on jest mega słodki w tym, że się boi teraz. Nie chodziło o to, ale o tak jak się go ma, to on cały czas jest taki milusi i przytulaśny i w ogóle, no po prostu misiek. Dobra, idziemy z misiek do sklepu. Chodź. That's Pomeranian, right? Part and maybe part keys. Dzisiaj porozmawiam chociażby o tym piesku. Bo mówiłem ostatnio w vlogu, że już nie będę go miał, ale jednak go mam, mojego słodziaka, bo sąsiedzi jednak pozwalają na to, a poza tym moja siostra musiała go mieć z powrotem, bo po prostu nie wytrzymałaby bez niego, także znowu go mamy. No. Kolejna rzecz, to szkoła i z nią nie jest jakoś super u mnie, naprawdę nie jest, bo jak w Polsce jakoś dawałem sobie w miarę radę, nie było jakoś szczególnie źle, to tutaj jest już tragicznie, tak mi się wydaje, bo w szczególności jeśli chodzi o ocenianie. W Polsce, żeby dostać dwójkę, nie trzeba się jakoś szczególnie natrudzić. Tutaj, no troszeczkę trzeba, bo trzeba mieć 65% z czegokolwiek, żeby cokolwiek zdać. No czyli w Polsce, żeby dostać dwójkę, no załóżmy test ma 20 punktów, żeby dostać piątkę. No to dostajesz sobie 4 punkty, 5 i masz spokojnie dwójkę. Ogólnie musisz mieć zerową praktycznie wiedzę na cokolwiek, żeby dostać dwóję i przejść dalej. Tu już tak ładnie nie jest, tu trzeba mieć 65%, żeby zdać cokolwiek. Kartkówkę, test, wszystko. 65%. A to jest jakoś na 20 punktów, załóżmy 14 już trzeba mieć. Czyli już nagle okazuje się, że trzeba coś wiedzieć, także w Polsce, żeby zdać, no nie trzeba się natrudzić nic, tutaj trzeba umieć tak jakby praktycznie na czwórkę, żeby zdać test. No, ciekawe, wiem. Przejdę dalej, nie chcę mówić o szkole, nikt nie lubi o niej chyba zbytnio słuchać. Na innym moim kanale angielskim, na który dodałem polski film, mind blow, rozumiem to, ale tak, dodałem tam film po polsku na angielski kanał, którego średnio kontynuuję, bo to naprawdę nie mam pojęcia, co mógłbym nagrywać tam. Także na innym kanale robiłem z kolegą testy różnych rzeczy, czterech, i po dwie rzeczy testowaliśmy. Teraz spróbuję w takim razie tego
I tutaj taka fajna rzecz jest, że sobie tutaj mam światło. Tutaj biorę Adele i widać ładnie, bo za tym mam lampkę moją od Xiaomi, więc widać bardzo dobrze, co to jest. Ogólnie nazywa się Hiate Macchiato Pineapple, takie coś, jakieś ciasteczko ananasowe. I jeszcze mam takie coś. Zobaczymy, co to jest ogólnie. O. Nie wiem, połamałem właśnie to. Także otwieram i spróbuję sobie może najpierw połówkę, bo akurat to mi się złamało. I tutaj widać dobrze, że są jakieś orzechy w ogóle. Chcesz? Co? Dobra, ale ja myłem w ogóle zęby i pukałem jeszcze chwilę temu. Także dajcie mi się napić, żeby w ogóle jeszcze lepiej mi zszedł ten zapach i smak mięty. So let's move on. Spróbuję to. No, jest dobre. Bardzo ciężko mi określić na pewno smak tego, bo to ma taki po prostu mleczny z orzechami i czuć jakby się żuło papier. Nie takie jak na przykład kurczaki z KFC czy coś, ale dziwne takie strasznie to. Konsystencja jest taka inna niż wszystko inne. Mamy takie pineapple to. Bardzo podobne do mojego piesia w ogóle, tak mi się wydaje, troszeczkę. No, więc spróbujemy teraz to. Także otwieram. No i ciasteczko. Takie ciasteczko, zobaczymy, na pół wezmę. Ciekawe, takie coś. Mój pies chyba też lubi, ale opakowanie. Także no ja sobie spróbuję to, mój piesek opakowanie. Wezmę to mniejsze może najpierw, albo tutaj, bo jest więcej tego ananasa, więc zobaczmy. Dobra. Takie ciasteczko z ananasem takim w środku. Nie wiem, co o tym powiedzieć, naprawdę. Piesiu, dam ci trochę ciasteczka bez ananasa, ale zobaczymy, może to i będzie smakować. Chyba mu smakuje. Dobra, idziemy dalej. Najgorsze, że miniaturki nie zrobiłem, więc teraz zrobię. Piesek mi właśnie ukradł całe ciasteczko, całą półkę. Musi mu naprawdę to ciasteczko smakować. Dobra, nie. Dokończę chociaż to ciasteczko, póki on mi jeszcze nie ukradł tamtej całej połówki, nie zjadł w sensie. On idzie po kolejną część właśnie w tym momencie, którą mam tutaj, więc ja oceniam na takie 7 na 10 to ciasteczko, a piesek ocenia chyba na 9 na 10. On bardzo lubi to ciasteczko, więc no, a to oceniam na 6 na 10. 5 bardziej, 6, no, 6,5, no, idziemy dalej. W sumie nic nie mogę ciekawego wymyśleć, ale jak wymyślę, to nagram kolejny po prostu film. Okej, dlatego się, wow, pożegnamy z moim słodziadkim pieskiem. I to tyle, widzimy się w następnym odcinku, bye. Piesku, zrób papa.